ciąć. Tak jak ty, no, no, mogę rozumieć. Jedna, druga, jedna, czwarta. Ale że fajnie jest, że wiesz, że kłapiesz jakiegoś tam dłuższego lupa i coś tam ci widzi, to masz od razu początek, on nie tam wchodzenie przez jakieś coś, tylko jedna gałka, początek, jedna koniec. Dlatego zetniesz to, jeszcze możesz po prostu koniec skręcić. No tak jak, no, dokładnie. I kolejna rzecz to są właśnie te sample. I z samplerem jest tak, że do samplera można wpisać albo cały utwór, albo jakiegoś lupa. Jeżeli chcesz wpisać lupa, to po prostu... Wiesz, że mam takiego lupa i teraz z tego wpisać do samplera, wszystko co robię, to naciskam sample rec. To tutaj znika, podświetlają się cztery takie banki pamięci. Mogę wybrać jeden z tych banków, po prostu zapisać. Wiem, że chcę potem zapisać. Ile możesz w każdym banku zapisać sampli? Nie, to jest nieograniczone. Znaczy, jeden bank, jeden... Jeden sampler, jeden bank? Jeden sampler, jeden bank, tak. Ale bez ograniczenia jakby długości. Rozumiem. Dobra, teraz mogę to zastopować i tutaj wchodzę w sample play. I teraz ten jog cały na stronie A, bo byliśmy na stronie A, podzieli się na cztery takie ćwiartki. I każda z tych ćwiartek... A, czyli możesz jeszcze sobie samplować w każdym momencie danego... To, znaczy możesz jechać... On to podzieli na cztery, czyli po prostu jesteś w czterech miejscach tego sampla. Ja. I to jest, wiesz, i patrz, teraz załadowaliśmy lupa do samplera. A możesz też załadować. Fajne. A tak jak wyjdziemy sobie z strony, na przykład na stronie B mamy ten utwór Lady. I możemy cały utwór sobie samplować. Jest znowu sample rec, wybieram bank, powiedzmy, to będzie drugi bank pamięci. Już i jest. I jak teraz wrzucimy sobie... Tylko tam trzeba było mu ustawić punkty, żeby on samplował od początku. Ale masz w czterech miejscach utworku, to jest też bez sensu. Ale zaczek zajebiście, no dobrze, można ale to wykorzystać. Jak, sobie weźmiesz sample taki goły, czyli wokalowy, nie? To wtedy właśnie klasa. Zobacz co się dzieje. Ja tu przygotowałem, tu wszędzie mówię, to jest bardzo łatwe, że my wracamy track select i mam tutaj taki folder sampling. Mam jakieś tutaj dźwięki i to w Audacity bezpłatnym programie sobie po prostu wziąłem cztery dźwięki, ułożyłem na 0, na 2 sekundy, na 4 i na 6. I mam track, który brzmi w całości tak. No. I to jest cały 8-sekundowy track. Teraz robię sample rec, podaję tam powiedzmy... A, bo jesteśmy w tym... Bank pamięci. Początek sample. Sample rec. Pierwszy bank pamięci. I w tym momencie, jak zaczniemy... On po włączeniu sample od razu odpala się na tym, który był ostatnio ładowany. No właśnie. I wiesz, i tu możesz po prostu sobie grać. Te banki oczywiście się nie kasują. Możesz cały czas miksować utwory i wejść w sample. I możesz mieć... Bo tu mam... O! Wiesz, no to bez, bo bez sensu jest na przykład taki sample. Bez sensu przygotowany, prawda? No tak, ale... ja to musi być przygotowany, ja wiem o co chodzi. Mam tu jeszcze jakiś tam też... No, to samo, Audacity. 5 sekund pracy nad tym. I powiedzmy, zastąpimy ten. To jest bez sensu, jakiś tam utwór. I możesz się zmieniać po prostu między tymi bankami, że nie jesteś ograniczony, że wiesz, grasz, możesz tam sobie przygotować różne dźwięki. A kurde. Wiesz, i wszystko musisz robić też, że w tym, że... Się pisz do tego by teraz, będzie przydał słuchakowy. A, że pisz. No. A to się też może przyczynić do tego, który wiesz, dotykasz tu, to też może być przyjemne. Czy są na przykład... kurde. Boże, bo nawet tutaj...